Świadomość. W dzisiejszym świecie globalizacji i ogólnego dostępu do informacji, słowo świadomość jest często używane w wielu kontekstach. Na co dzień odbieramy bycie świadomym za coś, co jest pewne i oczywiste. Myślimy, że jesteśmy świadomi swojego życia i samych siebie. Sądzimy, że świadomość jest po prostu wiedzą na jakiś temat, czymś, z czego zdajemy sobie sprawę, czymś, co odkryliśmy. Mylimy duchowe znaczenie słowa świadomość, oznaczającego wieczną, niepodzielną jaźń, często określane mianem dużego ja lub ja jestem, z psychologicznym terminem samoświadomości, dotyczącego naszej osobowości i tymczasowego stanu psychicznego ego, nazywane małym ja, co ma duże znaczenie w zrozumieniu siebie i duchowych poglądów. Zróbmy prosty eksperyment, aby lepiej wyjaśnić poruszane wcześniej przeze mnie zagadnienia. Jeżeli teraz zatrzymasz się na moment i zaczniesz myśleć o tym, co będziesz robić za godzinę, to jak sądzisz, czy będziesz wtedy świadomy? A co, jeżeli zadasz pytanie, kto jest świadomy tego życia? Jaką odpowiedź możesz uzyskać? Prawdopodobnie będzie to odpowiedź, że to Ty jesteś świadomy. Kto widzi myśl, że jesteś świadomy? Również Ty? Kiedy dowiedziałeś się o tym, że ty jesteś świadomy? Teraz? Przy narodzinach? Czy świadomość jest zależna od linii czasu? A może jest całkowicie od czasu niezależna? Kto widzi, że jesteś teraz świadomy? Ty? Jaka jest zależność myśli od Twojego postrzegania? Kim jest ten, kto sądzi, że jest świadomy? Kolejny ja? Ile ich w sumie jest? Jaka jest zależność myśli od Twojej osoby? Z którego miejsca pochodzą twoje myśli? Czy jesteś w stanie pokazać to miejsce? Jeżeli wskazujesz na swoją głowę, czy nie jest to wynikiem utartego wcześniej przekonania, że myśli pochodzą z głowy? Ale jeżeli by im się dokładniej przyjrzeć, to czy jest to prawda? Zatrzymaj się na moment i spróbuj uzyskać własną odpowiedź na powyższe pytania. To, co pewnie zaobserwowałeś, to niekończący się matryx odpowiedzi. Że to ty osobiście jesteś świadomy. Jednak istnieje coś jeszcze, co widzi, myśli, że ty jesteś świadomy. Możesz zwrócić uwagę na zależność pytania i odpowiedzi, oraz to, że zawsze istnieje jakieś ja ponad tym, które obserwuje cały proces. Warto zastanowić się nad tym głębiej i przekontemplować temat. Zadając sobie pytanie, kim ja jestem. Zobacz, skąd pochodzi odpowiedź. Zastanów się, jaki jest związek pomiędzy źródłem pytania a obserwacją. Jak zapewne zauważyłeś, myśli i ich obserwacja idą ze sobą w parze, choć paradoksalnie obydwa zjawiska są jednocześnie oddzielone. W nurcie non-duality nosi to nazwę dualizmu jest to poczucie oddzielenia pomiędzy świadkiem doświadczenia a dostrzeganymi fenomenami. Przyglądaniu się temu procesowi towarzyszy obecność pewien rodzaj niewzruszonego, bezosobowego widzenia. Tę bezpostaciową obserwującą przestrzeń, która przyjmuje pozycję meta. To znaczy jest zawsze powyżej nad obserwującymi zjawiskami, przyglądając się wszystkiemu. Zwie się świadomością. W paradygmacie materialistycznym uważa się, że świadomość jest wytworem naszego mózgu. Choć gdy zaczniemy ją eksplorować, sam zobaczysz, że twierdzenie to nie jest do końca dokładne. Trudno jest ją opisać czy zdefiniować, gdyż pochodzi z naszego bycia, a nie tylko wiedzy. Zagłębianie się w jej kontemplację nazywam mistyką oświecenia, a najczęściej stosowaną praktyką służącą odkrywaniu jej jest medytacja. Teraz zróbmy kolejny eksperyment. Weź do ręki stoper. Może być w telefonie. I ustaw go na jedną minutę. Gdy go włączysz, zamknij oczy i skupiając się na swoim oddechu, spróbuj nie myśleć w tym czasie. Zapewne zauważyłeś, że niemyślenie przez tylko jedną minutę jest bardzo trudne, a w zasadzie to niemożliwe. Myśli krążą nieustannie, zmieniając swój kształt, bieg czy formę. Dzięki temu ćwiczeniu możesz zaobserwować też, że świadomość nie tylko jest tym, co widzi twoje myśli, jest również tym, co widzi ciemność przed oczami, gdy je zamykasz, oraz głębie twojego oddechu, gdy stajesz się go uważny. Oznacza to również, że w jej zakres wchodzą wszystkie odczucia i doznania płynące z całego ciała. Jest jak pusta przestrzeń pomiędzy myślami i bodźcami tło miejsce, w którym odgrywa się całe doświadczenie. Stanowi pojemnik przyjmujący postać tego, co znajduje się w jej przestrzeni. Z niej wypływają myśli i do niej wracają, tak samo wszelakie uczucia w ciele, odczucia i zmysły. Można ją spostrzec jeszcze bardziej dzięki kontrastowi jej nieruchomej, niewzruszonej natury wobec zmienności naszego ciała, uczuć i myśli. Nasz intelekt również zawarty jest w jej polu, dlatego właśnie chciałem zrobić z Tobą wcześniejsze ćwiczenia aby pokazać Ci, że jest spora różnica pomiędzy świadomością, a myślami i intelektem, wobec czego możemy również dostrzec pewnego rodzaju błąd w logice powszechnego myślenia, twierdzącego, że myślenie i świadomość są tym samym, że być świadomym oznacza myśleć o czymś. Myślenie i intelekt są zawarte w świadomości, ale nie stanowią jej całości. Nawet gdy śpisz, towarzyszy Ci jej obecność. O czym świadczy poczucie przeżywania snów, a nawet częściowego ich zapamiętywania. Na początku podróży potrzebujemy narysować linię pomiędzy przekonaniem a świadomością, by móc oddzielić od siebie wierzenia i myśli na jej temat. To rozróżnienie będzie nam służyć z czysto technicznych względów. Potem, w miarę poszerzania perspektywy i praktyki obserwacji, zostanie ono rozpuszczone, by móc głębiej eksplorować niepodzielność jaźni. Świadomość jest niedefiniowalna, choć w tej chwili mogę ją zdefiniować, aby pomóc Ci w duchowej podróży. Aby ją w pełni poznać, musisz dokonać odkrycia na własną rękę. To właśnie ludzie, którzy ją odkrywali i poznawali, z biegiem czasu zostawali uznani przez społeczeństwo za mędrców. Nazywa się ich mistykami, a na podstawie ich słów, wiedzy i mądrości rodziły się wszelakie religie. Znasz to doskonale. To właśnie o świadomości opowiadał Jezus, Buddha, Mahomet. Nazywali ją Bogiem, miłością, bramanem, atmanem, wieczną jaźnią. Istnieje tyle religii na tym świecie, ile ludzi oświeconych, opowiadających o jednym i tym samym, o świadomości. Wszystkie opisują to samo, twoją nieskończoną naturę.